Punkty A minus 20, 12 i B, 7, 3 są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC, w którym AC jest równy BC, czyli taki standard. Wierzchołek C leży na osi OY układów współrzędnych. Omierz współrzędne wierzchołka C oraz obwód tego trójkąta. I wypiszmy sobie to jeszcze raz, że mamy A minus 20, 12. Mamy B 7, 3. A co wiemy o C? Otóż, że leży na osi OY. No to jak leży na osi OY, to znaczy, że ma na X 0, a tu ma jakąś wartość Y-ową. Ok. Przechodzimy sobie do wzorów z geometrii analitycznej. Strona czwarta. I mamy tutaj odcinek. Długość odcinka o końcach w punktach, czyli to, na czym nam zależy. I wyliczamy sobie. Wiemy, że AC jest równe BC, więc będziemy tutaj działać na razie suchych danych, ale to ogarniemy. I teraz tak, to jest oczywiście x1, to będzie x2, to jest y1, to będzie y2. I pod wzór mamy. Zaczynamy od x-ów. x2, czyli 0. I tam jest, w tym wzorze jest odjąć. Czyli robimy minus, minus 20, czyli tak właściwie plus 20 do potęgi drugiej. Dodać. No i tutaj będziemy mieć y. Y2 odjąć 12 do potęgi drugiej. Hop. Od razu widać, że jest to zadanie już na 5 punktów, ponieważ będziemy tutaj musieli sobie przypomnieć wzór skróconego mnożenia. 0 dodać 20 to 20, a 20 razy, znaczy do potęgi drugiej to 400. Ok. Wzory skróconego mnożenia bodajże są wcześniej, dokładnie tak. I tutaj macie oczywiście z nich zgapę. Niech to będzie nasze A, to by było nasze B. I lecimy. Będzie y kwadrat, no bo A kwadrat, minus 2AB, czyli u nas 2 razy 12 to 24 i doklejamy y2. I b kwadrat, czyli 144. Wrzucamy to wciąż pod pierwiastek. I to możemy z tym dodać, czyli mamy y2 kwadrat minus 24y2 dodać 544. Zostawiamy to pod pierwiastkiem. To teraz robimy drugie ramię, długość BC na tej samej zasadzie. Tylko, że nie teraz to nie będzie x1, tylko to jest x1, a to będzie y1. I zaczynamy. 0 odjąć 7, 2, dodać. I teraz tutaj mamy, jak wcześniej, y2 odjąć 3. Do potęgi drugiej, to oczywiście też będziemy musieli skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia. I minus 7 do potęgi drugiej to 49. Dodać i y kwadrat 2 minus 2ab, czyli 2 razy 3 to 6. Doklejamy y2. Dodać 9 pod pierwiastkiem. Redukujemy, czyli znów y kwadrat 2 minus 6y2 i to ze sobą dodajemy, czyli plus 58. I w trójkątach równoramiennych te ramiona są sobie równe, czyli to jest równe temu. I musimy tą informację tutaj zastosować, że to równa się temu. A które napiszecie jako pierwsze, to nieważne.
Co robimy w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności podnosimy to do potęgi drugiej na mocy tego wzoru. Z potęg. Mamy go tutaj. Hop. Że wszystko, co podniesiemy do potęgi drugiej, a to jest pod pierwiastkiem drugiego stopnia, daje nam tą liczbę, która jest pod tym pierwiastkiem. No to jak my to podniesiemy, to usuną nam się pierwiastki. A żeby było szybciej, to zrobię to po prostu tak. Hop. Dobra. No i teraz wszystko przenosimy na jedną stronę. To z tej strony i to z tej strony jest na tym samym znaku, czyli to by się nam tak czy siak odjęło. I teraz tak. Minus 24y. 2 plus, bo jak przenosimy na drugą stronę, to zmieniamy znak na przeciwny. Z tej strony 58 minus 544. Ok. Z tej strony mamy minus 18y2. A tutaj mamy minus 486. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. 2 minusy w dzieleniu dawają plus, czyli będziemy mieć 27. Zatem C to 0 i ma tutaj 27. No to jesteśmy w połowie zadania, bo proszą nas jeszcze o wyliczenie obwodu tego trójkąta. Ok, czyli teraz znamy tutaj to, więc możemy sobie policzyć. Przede wszystkim długość AB jest równa długości BC, więc którąkolwiek policzymy, wyjdzie nam to samo, a potem jeszcze musimy policzyć, AC, to są ramiona, a AB to podstawa. Dobra, no to lecimy na podstawie tego, co było wcześniej. A czego żeśmy się doliczyli? Hop, że było y kwadrat minus 6y kwadrat plus 58 w tym drugim przykładzie. No to naszym y kwadrat teraz jest 27. No to podstawiamy 27 do potęgi drugiej minus 6, to oczywiście miało być, że to jest 2. Ok, i będziemy mieć 6 razy 27 plus 58. Najpierw potęgowanie, czyli 729, to możemy sobie wymnożyć, 162 plus 58. Otrzymujemy 625, a to jest oczywiście pierwiastek z 25, czyli daje nam to 25. Przenosimy to trochę niżej i mamy tutaj A, B. No i tutaj musimy działać na tym, co mieliśmy wcześniej, bo nie wyliczaliśmy tego. Zatem będzie pierwszy nawias i lecimy. Od B to będą x, 2, 7, minus minus 20, no to plus 20 do potęgi drugiej. 3 odjąć 12 do potęgi drugiej. 27 do potęgi drugiej, już to liczyliśmy w tym miejscu. 729 dodać i z tego mamy minus 9 do potęgi drugiej, no to to jest 81. Hop. Pod pierwiastkiem daje nam to 810, czyli możemy sobie to rozbić na 81 razy 10. Z 80 jedynki wyciągamy dziewiątkę, a pod pierwiastkiem zostanie 10. No i liczymy obwód. To bok AC 25. Bok BC 25
i bok AB. 9 pierwiastków 10. Oczywiście to ze sobą dodajemy, a tego dodać nie możemy. Hop. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.